Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was ulubieńców miesiąca. I zacznijmy od tego, że ci ulubieńcy będą troszeczkę inni, bo na końcu jeszcze chciałabym wam powiedzieć o jednym, może nie tyle bublu, co kosmetyku, który mi się po prostu nie sprawdził. No ale może zacznijmy od moich włosów, które jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to już doskonale widzieliście. Ja w ogóle byłam w takim szoku, jak pozytywnie zareagowaliście na tę zmianę. Ja jestem zachwycona. Potrzebowałam od dłuższego czasu właśnie jakiejś zmiany i w końcu się odważyłam. Włosy mam ścięte praktycznie, no nie wiem, 20-25 cm. No dużo, bo jak widzicie, one są już króciutkie takie dotąd. No i są przyciemnione. Mam zostawione jakieś tam, jak widzicie, pojedyncze refleksy, takie bardzo delikatne, żeby ten kolor nie był taki bardzo płaski, ale generalnie są ciemne. Wróciłam do swojego naturalnego w miarę koloru, tak więc bardzo mi się podoba. Cała metamorfoza była robiona jak zawsze u fryzjerów, tym razem na Mokotowskiej, ponieważ ten salon na Andersa jest remontowany, ale też niedługo tam wracają. Tak więc serdecznie polecam. Włosy robiła mi Sandra, więc jeżeli chcecie, to jak widzicie, na mnie naprawdę warto. No i teraz możemy przejść już do kosmetyków i produktów, które chciałabym wam w tym miesiącu polecić. Pierwszy jest pędzel. To jest pędzel, który ja zamówiłam jako taki dodatek, żeby mieć darmową dostawę na Beauty Bay bodajże. I to jest BH Cosmetics V5. To jest taki wegański pędzel z włosia syntetycznego do rozcierania. Ma naprawdę bardzo fajną średnicę. Ja dzisiaj sobie też robiłam nim makijaż. Jestem naprawdę z niego mega zadowolona, bo pomimo, że pędzel jest syntetyczny, to bardzo fajnie łapie pigment i bardzo fajnie te cienie rozciera. Przy tym jest delikatny i mięciutki. Naprawdę super sprawa. Ja za niego dałam, nie wiem, może 3-4 euro. Jakoś na naprawdę niedużo, tak więc naprawdę super, super sprawa. No i ładnie wygląda ta stalowa rączka. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba. Następnie przejdźmy do kosmetyków, które zakupiłam na promocji -55 w Rossmanie. Tak, na początku miesiąca właśnie była taka możliwość, żeby znowu skorzystać z promocji. Ja zwykle za dużo nie kupuję, żeby nie powiedzieć prawie nic, ale tym razem skusiłam się na trzy rzeczy i wszystkie te trzy rzeczy bardzo, bardzo mi się sprawdziły. Przede wszystkim paletka z Lovely, Peach Desire. To jest paletka, którą na pewno już widzieliście wielokrotnie u wielu osób. Tutaj ja nie jestem pierwsza, ani też żadnej Ameryki nie odkrywam. Aczkolwiek uważam, że naprawdę jest ona warta polecenia. Dzisiaj też mam nią zrobiony makijaż i no, jest super, naprawdę super się nią pracuje. Te cienie są bardzo fajnie napigmentowane, nie tracą tego pigmentu przy rozcieraniu i bardzo ładnie się ze sobą łączą. I jedyne co to, jeżeli chodzi o ten najjaśniejszy cień tutaj, to on jest stosunkowo ciemny. Ja wolę niestety takie, znaczy niestety, po prostu wolę troszeczkę jaśniejsze beże, bardziej rozświetlające. On jest stosunkowo ciemny, ale fajnie nadaje się do rozcierania tutaj tych ciemniejszych kolorów w załamaniu. No i co do reszty, w ogóle nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Teraz zastanawiam się, czy jeszcze nie uzupełnić swojej kolekcji o tą drugą paletkę, bardzo podobną, czyli o tą Choco Bones bodajże, ale to jeszcze jest kwestia do przemyślenia. Niemniej jednak ta naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdziła i szczególnie upolowana na promce za dużo mniejszą cenę, było warto. Druga rzecz to jest eyeliner. Eyeliner, o którym usłyszałam od Agnieszki Dim. To jest eyeliner z Eveline Cosmetics i on się nazywa, że wam mówię, Precise Brush Liner. On jest w całej swojej koncepcji bardzo, bardzo podobny do tych linerów, które ja lubię najbardziej, czyli do Clinique Pretty Easy. On ma pędzelkową końcówkę, która jest bardzo, bardzo precyzyjna i bardzo dobrze się nią robi kreski. Dodatkowo ma mega czarny kolor, nie kruszy się, fajnie się trzyma, no i nie kosztuje 90 czy tam 100 zł, tylko na promocji ja go miałam za dychę, a bez promocji za 20, więc no, co tu dużo mówić, naprawdę bardzo fajny produkt. Ja wiem, że wiele z was na niego polowało, miałyście problem, bo wszędzie był wykupiony. Mnie jakimś cudem udało się go zamówić online i odebrałam go po prostu w Rossmanie i bez problemu był dostępny. Zrobiłam tak dlatego, żeby, tak mi się wydaje, nie jestem na 100% pewna, ale wydaje mi się, że tutaj mam większe prawdopodobieństwo, że dostanę niemacane kosmetyki. Tutaj z drugiej strony trzeba też, jak zamawiacie online, to musicie mieć pewność co do kolorystyki, więc
więc jeżeli nie znacie dokładnie na przykład swojego cienia podkładu, czy korektora, czy czegokolwiek innego, albo chcecie jakąś nową szminkę, której nie znacie i nie wiecie, czy kolor będzie Wam pasował, to tutaj może być troszeczkę ryzyko przy zamawianiu tego online, no ale to jest tak jak w każdej innej drogerii internetowej, że musimy znać swój kolor, żeby być zadowolonym. Chociaż z tego co wiem, można te produkty zwrócić. Także ja zamawiałam online i mega, mega się cieszę. I trzeci produkt, który zamówiłam online i który tak naprawdę, o którym nigdzie nie słyszałam, to było takie moje ryzyko i nie wiedziałam, czy sprawdzi się, czy nie, to jest mgiełka hialuronowa z Bielendy. Tak jak mówię, gdzieś tam mi mignęła po prostu na stronie i stwierdziłam, że spróbuję. Ona jest dwufazowa, teraz tego może nie widzicie. No na pewno tego nie widzicie, dlatego że jest zmieszana, natomiast jak stoi, to tutaj wytrąca się puder na dole, a góra jest płynem i ją po prostu trzeba wstrząsnąć i wymieszać i potem spryskać ją całą twarz. Ona tu jest właśnie napisana, że to jest hialuronowa mgiełka wykańczająca makijaż z pudrem roślinnym. Przepięknie pachnie, ta cera po jej użyciu naprawdę bardzo ładnie wygląda, tak bardzo matowo, ale świeżo, to nie jest tak płasko i tak brzydko, powiedziałabym. Przepięknie pachnie, bo nie wiem, czy o tym mówiłam, tak, przepięknie pachnie, naprawdę. Nie wiem, czy jakoś tam strasznie przedłuża makijaż, bo co do tego, to ja nigdy nie jestem pewna. Tak jak w przypadku baz pod cienie, to wiedziałam zawsze, no bo miałam efekt, że po całym dniu te cienie się trzymają. Tak tutaj u mnie makijaż i tak zawsze się ściera, szczególnie w centralnej części twarzy, zostają mi tylko policzki w zasadzie, więc tutaj co do tego nie jestem pewna, ale co do całej reszty i tego, jak twarz wygląda po aplikacji, tego jak przyjemnie się ją stosuje, bo nie wszystkie moje mgiełki, które mam, mają przyjemny zapach i podczas aplikacji wręcz, wiecie, trzeba wstrzymywać powietrze, tak tutaj tego nie mam, więc naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Kolejnym produktem Was nie zaskoczę, bo to jest rzecz, która jest polecana nie tylko przeze mnie. Jest to BB Cream Bourjois Healthy Mix. Ja go mam w odcieniu 01 Light albo Claire. I to jest produkt, który tak naprawdę trochę leżał u mnie, bo ja go zamówiłam, no, jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam kiedy, na kosmetykach z Ameryki i po prostu go nie używałam. Zamówiłam go na próbę i totalnie o nim zapomniałam, jak go wrzuciłam do szuflady. I teraz go odkopałam i naprawdę jestem z niego mega zadowolona. Przede wszystkim cera bardzo ładnie po nim wygląda. On nie jest mocno kryjący, ale daje mi taki akuratny, powiedziałabym, poziom krycia i wyrównuje kolory i ta cera wygląda przy nim naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dodatkowo nie wysusza. Ja mam jednak szczególnie zimą tendencję do suchych skórek, do tego, żeby tutaj gdzieś ten nos tak niezaładnie wyglądał. Tutaj tego absolutnie nie ma. Dodatkowo przypudrowany, tak jak mówię, na policzkach głównie trzyma się całkiem nieźle, chociaż nos wyciera mi się nawet i przy tych najbardziej zastygających podkładach, więc u mnie to nie jest reguła. Ale tak, bardzo, bardzo serdecznie go polecam i no, co tu dłużej mówić, jestem z niego po prostu bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz to są brwi. Może dzisiaj te brwi nie wyszły mi jakoś szczególnie, niestety. Nie podobają mi się do końca, mam zły dzień, jeśli chodzi o brwi, ale nie zawsze tak było. W tym miesiącu była też u nas, takie było małe wydarzenie w biurze. Zaprosiłyśmy dziewczyny z Benefitu i właśnie miałyśmy robione brwi, tak więc moje brwi przechodziły henne, woskowanie, regulacje, wyglądały naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I dodatkowo jeszcze podkreślałam je pomadą z Nabli. Ja tą pomadę Wam pokazywałam przy okazji jakiegoś chat make-upu. Używałam jej wtedy po raz pierwszy. Mam ją w odcieniu Neptun, czyli Medium Ash. I ona jest dosyć ciemna. Ja bym nie powiedziała, że to jest jakiś taki, bo aż mi się zawsze kojarzyło, w sensie, jeżeli produkt miał nazwę aż w kolorze, to kojarzyło mi się z takim odcieniem raczej dla blondynek. Ten natomiast naprawdę jest ciemny i teraz jak ja mam jeszcze ciemne włosy, dodatkowo dużo, dużo fajniej to wygląda. Bardzo fajnie się trzyma, bardzo ładnie się nakłada i mam wrażenie, że też szybko nie wyschnie, bo ta konsystencja jest taka może nie bardzo mokra, ale no wydaje mi się, że po prostu nie wyschnie. Nie wiem, jak mam to Wam wytłumaczyć. Tak więc tak, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego produktu i bardzo serdecznie Wam go polecam, pomimo, że jest to jednak jedna z droższych pomad, powiedzmy, to myślę, że zdecydowanie warta swojej ceny. I tak jak mówię, ja ją mam z kosmetyków z Ameryki. No i na koniec bubel. No, po prostu produkt, który mi się nie sprawdził. I tutaj chodzi mi niestety o podkład z Fenty Beauty. Ja go kupiłam
tak jakoś w okolicach premiery, czyli na początku września, tak, zabrałam go ze sobą do Stanów. Tam go praktycznie nie używałam, dlatego że przez temperaturę i tak nie było sensu. Użyłam go może dosłownie 3 razy, tak mi się wydaje, że nie więcej niż 3 razy, ale nie chciałam go nawet używać więcej. To nie jest zdecydowanie podkład dla osób, które mają według mnie normalną bądź suchą cerę. To jest podkład, który sprawdzi się na osobach z tłustą cerą. U mnie bardzo brzydko rozkładał się na nosie. O ile na policzkach jeszcze wyglądał w miarę ok, o tyle na nosie od razu po aplikacji wyglądał obrzydliwie. Po prostu jakoś tak się ważył, skawalał. No, to nie jest efekt, którego ja bym oczekiwała po podkładzie za prawie 150 zł, tak? To już wolę sobie zaaplikować ten krem BB i wyglądać dużo, dużo lepiej. Tak więc ja go odsprzedałam, dlatego wam go nawet tutaj nie pokażę. Ale tak jak mówię, to nie jest zły produkt, bo to nie o to chodzi, że on jest zły. On po prostu nie jest dla osób z suchą i też wydaje mi się normalną cerą, bo po prostu będzie brzydko wyglądał, nie będzie spełniał swojej funkcji. Z tego co ja czytałam, Rihanna ma bardzo tłustą cerę i on był robiony chyba bardziej pod nią, jako że jest to jej marka. Natomiast no, my dziewczyny z troszeczkę suchszą cerą, powiedzmy, zdecydowanie uważam, że powinnyśmy się trzymać od niego z daleka, bo zwyczajnie nie jest to produkt przeznaczony dla nas, co nie znaczy, że na innych osobach się nie sprawdzi, bo znam osoby, które są z niego naprawdę bardzo zadowolone. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Ja się nie mogę napatrzeć na moje włosy i aż mi przykro, że mam dzisiaj problemy z ustami, z opryszczką, bo mam naprawdę... Nie mam dzisiaj bad hair day'a, tylko włosy mi się naprawdę dobrze ułożyły, ale tu taka lipa z ustami, no trudno, czasem się zdarza. Ja wiem, brałam Haskovir, tym razem troszkę za późno. Dobrze, jeżeli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Czekam też na wasze komentarze, jak się sprawdziły wam produkty, które wam dzisiaj pokazałam, jeżeli oczywiście ich używałyście, oraz jakie macie przemyślenia na temat podkładu z Fenty Beauty. Tutaj też właśnie ważne wskazanie jest, jaką macie cerę tak naprawdę, ale jestem bardzo ciekawa waszych opinii. W opisie jak zawsze znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, o których tutaj mówiłam, jeżeli znajdę je gdzieś online. No i oczywiście moje media społecznościowe, serdecznie zachęcam jak zawsze do obserwowania mnie na Instagramie, bo jeżeli będę przechodziła następną metamorfozę, taką jak ta, to będziecie na bieżąco i będziecie wszystko wiedzieć od razu, nie będziecie musieli czekać tyle czasu. No właśnie. Jak zawsze, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienie, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!